1 litr EcoBoost Ford Focus 14 rok, głowica. Tu już mam wszystko wyciągnięte. Także teraz jeszcze tu, o. Mamy ją. No i głowica na wierzchu. Trzeba będzie wysłać do zbadania. Co to się stało? Przegubiła płyn chłodzący. Rękawiczki przykryte, nie będziemy reklamować firmy. Dzisiaj prezent przyszedł z Niemiec. Tu już sobie odfoliowałem. Całkiem nowa głowica do 1.0 Ford EcoBoost. Trzeba tylko przezbroić. Nowe szklanki jeszcze, bo nowe szklanki tu są powycierane, mają luz. Starej też. Także przezbroić jedno, drugie, pompa, wałeczki i będziemy jeździć. Paseczek jest nowy, tutaj te koła są luźne, dlatego ktoś, żeby chciał po znakach, to już tam jest na internecie, mówi, nie da rady. Pasek, on tu nie ma żadnego napinacza, ani nic, po prostu tak się go zakłada. Tam ma obudowę też, żeby nie zapomnieć, taką plastikową, co prawda obudowa luźna, lata, taka konstrukcja. Miska na silikon. Sące. Wszystkie mają maksymalny luz, więc mieszczę się. Tylko tą jedną muszę o 500 muszę zmniejszyć, także ta będzie nowa. Te są wszystkie w porządku. Te kolejne 6 szklanek, te muszą być wszystkie nowe. Te są za ciasne, także muszę do Forda. Obliczyłem już dokładnie. O tym będzie kolejny odcinek, który powie, jak liczyć. Kolejność. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dzisiaj przyszło zamówienie, zamówione szklaneczki, z wzoru obliczone szklaneczki takie, tutaj dwie, tutaj dwie.
No i odpalamy. Wiem, że pierwsza próba była nieudana odpalenia. Pierwsza. Było parę prób takich nieudanych odpaleń. Ale udało się już oficjalnie. Był problem z masą, dlatego nie było dobrej masy na cewkach. Także odpalamy. Mamy go. Nowa głowica, nowe uszczelki, nowy rozrząd, nowe turbo. No trochę jeszcze musi popracować, odpowietrzyć się. Szczerze, cewki też by mu się przydały nowe, bo te już są bardzo stare, leciwe. Może gubią zapłon. Także jest. Działa. Będzie pan zadowolony. Ogólnie auto było zablokowane 2 miesiące, no niestety. Tak po prostu zeszło. Tam wszystkie te procedury, wszystko idzie. No, wiem, że na filmie tak wygląda, że wyjąć, włożyć, dziękuję, do widzenia, ale zakup części, wszystko i po prostu, wszystko. Tak jest i tyle, no ale co zrobimy. Ford nie poddaje się do samego końca. Walczy na maksa. Jeszcze na sam koniec, na próbie, wywalczył cewkę zapłonową. Zrobiona głowica, uszczelki, turbo, pompa wody, termostat. Co tam jeszcze? Rozrząd. A ten jeszcze mu daj nową cewkę, bo jeszcze mu mało.